Witajcie widzowie, dzisiaj będzie przegląd magazynu Legend Dragon Legacy numer 7 na 2023 rok. Już dawno nie było tutaj magazynów z Ninjago, więc sobie tutaj oczywiście też z Ninjago Legacy ten numer 7 na 2023 rok. Cena tego oto magazynu to jest 39 zł, więc sobie otwórzmy i sprawdźmy, co będzie w tym magazynie. Więc sobie zacznijmy od samego magazynu. Więc mamy tak, tutaj mamy głowy w chmurach, pierwszą misję, spis treści. No i zaczynamy komiks z naszym wężonym. Komiks Węże w pociągu. Więc tutaj mamy przez połowę magazynu komiks. Reklamy Lego Minecraft. Dalsza część komiksu. Komiks. I to już jest koniec. Pierwsza część plakatu. Tu już się prezentuje. No tutaj mamy moc ninja. Pojazdy. Pojazdy z serii Lego Ninjago Evo. Z pierwszej fali. No więc mamy dalej, druga część plakatu, kola, mamy tu misję, epoka lodowcowa w Ninjago City. Mamy kolejną misję, ognisto pojazdy. Oraz informacje o naszej zabawce, o Pixel i o żmi naszej. Tutaj mamy jakieś zadania, jakieś ciekawostki. No i informacje o wężonach, o różnych rasach wężonów. Tutaj jest Księga Bohaterów sezon 11. Dalsza część księgi, misja. Kolejna misja. Oraz zapowiedź magazynu na marzec. A 5, jak możecie zauważyć, 5 marca, tutaj wam wskazuję, będzie Lego Ninjago, Lego Evo Lloyd oraz Miss Dynamit z rynku miejskiego Ninjago. Więc tak się prezentuje magazyn, to więc sobie przejdźmy do dodatku. Karta limitowana, numer, już wam mówię, LE32. No i to minifigurki. No więc złożę figurki i wam je zaprezentuję. A więc tak się prezentują te minifigurki. Więc zacznijmy od Pixel, tak się ona prezentuje. Głównie dla tej figurki kupiłem ten magazyn, żeby mieć komplet. A ta figurka podzielę po prostu na elementy. Ale dobrze, bo jedna figurka pójdzie na elementy, a druga figurka pójdzie do kolekcji. Więc tak się to wszystko prezentuje. Do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć!